piątek 12 stycznia 2024 roku NASA i Lockheed Martin zaprezentowali samolot doświadczalny X-59 Quest. Quest jest to skrót od Quiet Supersonic Technology, co w tłumaczeniu na język polski oznacza cichą technologię naddźwiękową. X-59 ma pomóc w rozwiązaniu największego problemu związanego z pasażerskimi lotami naddźwiękowymi, czyli gromem dźwiękowym powstającym po przekroczeniu bariery dźwięku. Zjawisko to doprowadziło do tego, że od 1973 roku USA, a także inne kraje zakazały lotów z prędkością naddźwiękową dla pasażerskich samolotów nad ich terytorium i wodami terytorialnymi. Eksperymentalna konstrukcja statku powietrznego ma zająć się badaniem cichszego i mniej odczuwalnego gromu dźwiękowego, który po dotarciu na Ziemię ma być ledwie słyszalny. Zebrane informacje mają pomóc w zrewolucjonizowaniu transportu lotniczego i utorowaniu drogi dla nowej generacji naddźwiękowych samolotów pasażerskich. X-59 liczy 30 metrów długości oraz 9 metrów szerokości. Samolot ma poruszać się z prędkością 1,4 razy większą od prędkości dźwięku na pułapie 55 tysięcy stóp, czyli ponad 16 km. Statek powietrzny ma charakterystyczny, cienki zwężający się nos, który stanowi prawie 1/3 jego długości. Taki kształt ma na celu rozbijanie fal uderzeniowych, które normalnie powodowałyby grom dźwiękowy. Ponadto projektanci zdecydowali się na umiejscowienie silnika na górze pod statecznikiem pionowym. Dzięki temu fale uderzeniowe nie będą łączyły się za samolotem i powodowały gromu dźwiękowego. Z uwagi na umiejscowienie kokpitu i brak szyby z przodu, samolot będzie wyposażony w serię kamer o wysokiej rozdzielczości, które będą wyświetlały obraz pilotowi na monitorze w kokpicie. Według planów X-59 Quest ma odbyć swój pierwszy lot jeszcze w 2024 roku. W przyszłości mają zostać przeprowadzone testy badające wpływ X-59 na otoczenie pod kątem hałasu, gdzie statek powietrzny będzie przelatywał nad obszarami zaludnionymi w Stanach Zjednoczonych, a mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat głośności gromu dźwiękowego w momencie przekraczania prędkości dźwięku. Wiedza i dane zebrane podczas programu mają pomóc przy ustanowieniu regulacji prawnych, federalnych i międzynarodowych, dotyczących dopuszczalnego, akceptowalnego poziomu hałasu generowanego przez ciche, naddźwiękowe samoloty pasażerskie przelatujące nad lądem. Ma to doprowadzić do zniesienia zakazów lotów naddźwiękowych nad państwami. Otworzyłoby to zupełnie nowe możliwości dla rynku lotniczego. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć powrót naddźwiękowych samolotów pasażerskich.